Siema, witam Was z zakorkowanego Raciborza. Niestety mamy taką godzinę, że w teorii nie powinno być tych korków, ale niestety one są. Z tego tytułu, że mamy tutaj remont. Jak ktoś jest tutaj lokalny, to na pewno o nim wie. I na pewno nie jest z tego tytułu szczęśliwy. A co więcej, czemu się tutaj spotykamy akurat w samochodzie, a nie w centrum? Chciałbym Wam jeszcze wcześniej pokazać reklamę, którą udało mi się tutaj zamontować w Raciborzu. Jest ona największa na ten moment i myślę, że jeszcze przez dłuższą chwilę większej tutaj nie będzie. Co, zatrzymam się tutaj, no nie? Tyk, jak najbliżej krawędzi, chyba tak, nie? To, co chciałem Wam pokazać, znajduje się właśnie za mną. Na ten moment największa reklama w Raciborzu. Myślę, że jeszcze przez długi czas się to nie zmieni. Jeżeli będzie większa, no to podejmę, myślę, challenge i zrobimy jeszcze coś większego i fajniejszego. Jak widzicie, musiała zostać nawet troszeczkę skrócona i został nam taki napis Nego oraz szałeczka. Była to praktycznie dwa razy większa reklama, aczkolwiek żal jej nie wykorzystać. Jak mamy taką możliwość, no to jest. Myślę, że zawijamy do klubu. Jak widzicie, jest to tutaj dość ruchliwa droga, więc nie chcemy tutaj blokować trasy. Yo! Kurczę, trzeba będzie tu zawrócić. O, milicja. To ich zatrzymali, czy nie? Chyba tak. Mają przypał. Dobra. Jak część mnie zna, to wie, skąd pochodzę i gdzie głównie do tej pory bywałem, czyli to był Kraków, Tarnów, aczkolwiek moja małżonka przywiodła mnie w te strony. Każdy się dziwi, że skąd ja się tutaj wziąłem i po co z tak dużego miasta, jakim jest Kraków, no i wiadomo, też większego miasta, którym jest Tarnów, od Raciborza wywiodło mnie tutaj, aczkolwiek nie wiem, mam coś takiego, że lubię zmiany, lubię, jak się dużo dzieje, lubię poznawać nowych ludzi, nowe miejsca i myślę, że gdzieś tam to też była główna przyczyna tego, że ogólnie się zdecydowałem na to. No jakby nie było, to wiadomo, że też bliżej jednej bądź drugiej rodziny chcieliśmy być. Aczkolwiek myślę, że nie ma się nad tym, co tak bardzo zastanawiać, tylko żyć tym, co jest, a nie gdzieś tam przyszłością. O, musimy trochę przyspieszyć. Idziemy sobie zatankować, potem wracamy do klubu i na pewno chciałbym, żeby ten kanał, żeby te wideo, które robimy, były właśnie z taką fajną zajawką, ale również z fajną merytoryczną wiedzą, którą myślę, że na przestrzeni tych 10 lat trenowania z ludźmi udało mi się gdzieś tam ją zbudować, tak? Nie uważam, że wiem wszystko, aczkolwiek myślę, że wiem dużo w tej konkretnej dziedzinie, no i myślę, że to będzie taka fajna opcja, aby się tym z Wami po prostu podzielić, najzwyczajniej w świecie. A, Marcin mnie tutaj pytał jeszcze odnośnie konkurencji, tak, bo został stworzony nowy klub niedawno, w zasadzie drugi się przeniósł, są to duże siłownie. No i muszę odpowiedzieć, że nie, w zasadzie to nie, bo im więcej takich klubów, tym tak naprawdę fajniej, ta nasza społeczność rośnie. Myślę, że coraz więcej ludzi dzięki temu też sobie uświadamia, że takie miejsca są potrzebne. Zważywszy na to, jaki niestety aktualnie tryb życia, to nasze życie nam niesie, tak? Bo przeważnie jest to praca siedząca od rana do popołudnia albo nawet wieczoru. Mnóstwo stresu, a jednak takie miejsca pozwolą każdemu na pewno się zrelaksować, jeżeli chodzi o stronę psychiczną, a jeżeli chodzi o stronę fizyczną, na pewno coś zrobić. Jakby nie było, człowiek jest stworzony do ruchu, a nie do siedzenia i ta pozycja najbardziej naturalna dla niego to stojąca, no a jednak trenując, przewalając ten złom, na pewno troszkę tego jest, tak? Wracając do tej konkurencji, no mój klub, moje studio to zupełnie coś innego, aniżeli duża siłownia. Każdy, kto u nas trenuje, wie o tym i czuje to, że u nas nie ma dzikich tłumów, jak się śmieje z tego.
powiedzenia, które kiedyś tam wymyśliła jedna z moich podopiecznych, tylko najzwyczajniej w świecie jest u nas więcej prywatności, jest więcej spokoju, na pewno niczego nie brakuje. Nie ma gdzieś tam osób, które chodzą i zaglądają na to, jak się robi, czy ktoś to robi dobrze, czy ktoś to robi źle. Raczej ciężko, żeby coś się u nas zrobiło źle, z tego tytułu, że jednak staramy się być na każdym treningu, jeżeli chodzi o naszych podopiecznych, i mocno nad tym pracujemy i kontrolujemy, aby ta technika była oczywiście jak najlepszym stopniu dopięta na ostatni guzik, tak? To, co dzieje się u nas, to jest zupełnie coś odrębnego, aniżeli to, co dzieje się na innych siłowniach. Jeżeli ktoś szuka najtańszego karnetu, to jak najbardziej znajdzie go, ale nie u nas. U nas jednak ta cena idzie mocno z jakością w parze, dlatego te usługi są po prostu droższe, tak? Ale wierzę w to, że czy moja wiedza, czy moich trenerów jest na tyle mocno wykwalifikowana, że jest warta tych pieniędzy. To, co jeszcze cieszy na pewno osoby, które już współpracowały wcześniej z trenerami na innych siłowniach, nie mówię tutaj tylko o Raciborzu, bo są to też osoby z Rybnika, z Głubczyc, z Kietrza i innych miejscowości okolicznych, miały już jakieś doświadczenia i cieszy nas na pewno to i dziękujemy im za to, że widzą tą różnicę i mówią otwarcie o tym, że ta jakość jest na pewno wyższa. Nie umniejszam oczywiście nikomu, aczkolwiek chciałbym o tym wspomnieć, bo często są zadawane pytania, dlaczego taka cena, a nie niższa, przecież u innych osób jest taniej. No i niestety faktycznie tak jest, no ta cena po prostu jest wyższa z tego tytułu, że uważam, że ta wiedza i ten profesjonalizm i serce, które w to wkładamy, jest po prostu na wyższym poziomie. Teraz chodźcie, pokażę Wam klub, zobaczycie, jak to wygląda i coś w końcu potrenujemy. Jak widzicie, jesteśmy już tutaj na miejscu. Zbieramy się i idziemy coś w końcu potrenować. Myślę, że w środku opowiem Wam coś więcej o samym miejscu, jak to wygląda. Jak to działa? Come on. Ok, jesteśmy już w środku, więc witam Was w moim centrum. To, co na początek chciałbym Wam pokazać, to jak przeprowadzamy sobie pierwszą konsultację, czyli wszystko dla nowych osób, takie know-how. Jak to jest zrobione, można trochę powiedzieć. Pierwsze co i najważniejsze, no to robimy sobie taki formularz medyczny, który mamy zawsze ze sobą. Na podstawie niego jest to wyselekcjonowanych kilkanaście pytań. Oczywiście one są jakby rozszerzone i w trakcie tej pierwszej konsultacji, rozmowy przeprowadzamy sobie taki dokładny audyt, jakby nie było, pod kątem teoretycznym, co dana osoba ma aktualnie, co jest w porządku, co nie jest w porządku, co by wypadało zmienić, czego by nie wypadało zmienić, jak je, jak się odżywia, czy miała jakieś kontuzje, czy były jakieś złamania, jakieś bóle i tego typu rzeczy. Te wszystkie podstawowe informacje pozwalają nam jakby głębiej spojrzeć po prostu na taką osobę, no bo wiadomo, nie ma dwóch takich samych osób na świecie, nie ma dwóch takich samych kobiet, dwóch takich samych mężczyzn, tak? I my każdą tą jedną osobę chcemy sobie jak najbardziej rozłożyć na czynniki pierwsze po to, aby po prostu potem ten plan treningowy był jak najbardziej dopasowany do tej danej osoby, no i jak najbardziej konkretny. Drugim krokiem to jest nic innego jak przeprowadzenie sobie analizy składu ciała na analizatorze InBody. Tu już sobie załączyłem, mogę po prostu pokazać Wam, jak to wygląda na mojej po prostu osobie. Więc przejdziemy sobie tam na salę i pokażę Wam, jak to wygląda. Na początek robimy sobie oczywiście dezynfekcję, jak zawsze. I to nie ze względu na to, czy jest koronawirus, czy go nie ma, tylko i wyłącznie z profilaktyki. Hop. Do badania trzeba sobie ściągnąć buty, skarpetki, nie powinno być też zegarka na ręce, ani jakichś kolczyków, wisiorków, innych tego typu rzeczy. Pomiar masy ciała. Stan nieruchomo i chwytaj za rączki. Pomiar masy ciała został zakończony.
Okej, w monitoringu efektów, który sobie prowadzimy u każdego, możemy sobie wydrukować takie sprawozdanie, można powiedzieć, z pomiaru składu ciała za każdym razem, gdy to wykonujemy. Mamy to połączone wszystko systemem i komputerowo przez Bluetootha, więc mamy to zapisane w systemie, drukujemy sobie, więc nigdzie nam to nie zginie. Tak jak widzicie, to jest na przykładowo mój progres, czyli można powiedzieć, że nieustanny, cały czas do przodu, staram się coś walczyć, ale nie będziemy się w to zagłębiać, bo to, że tak powiem, nie o to chodzi w tym momencie, tak? Chciałbym Wam po prostu uzmysłowić, że patrzymy zdecydowanie szerzej, jeżeli chodzi o ten monitoring i każdą osobę i chcemy bardzo indywidualnie podejść do każdego, jeżeli chodzi tutaj o stricte o trening, jak chodzi o odżywianie, czy jak chodzi o suplementację, tak? Dobra, możemy śmigać dalej. Okej, właśnie znajdujemy się na małej sali. Głównie ona jest przeznaczona u nas do treningu personalnego, treningu medycznego. Nie mają tutaj wstępu osoby z karnetami, dlatego mamy takie osobne miejsce po to, aby była prywatność, po to, aby móc sobie tutaj specjalnie przeprowadzić trening z naszymi podopiecznymi i aby nic nam tutaj tego spokoju po prostu nie zakłócało. Jak widzicie, w teorii może się wydawać, że jest tego sprzętu mało, aczkolwiek uwierzcie mi, że jest go naprawdę na tyle dużo, że wystarcza nam on naprawdę na naprawdę wiele ćwiczeń. Ta ilość maszyn zamkniętych, które są na siłowniach, są przede wszystkim przeznaczone dla osób, które nie mają tej wiedzy technicznej. Te maszyny wymuszają konkretną trajektorię ruchu. No i umówmy się, po prostu są łatwiejsze w użytkowaniu i zabezpieczają troszeczkę bardziej, jeżeli chodzi o stronę kontuzjogenną. Tak? Jeżeli jest ten wolny ciężar, jak zauważyliście pewnie, albo często też na swoim przykładzie mogliście tego doświadczyć, że łatwiej po prostu o kontuzję, czy to z hantlami, czy to ze sztangą, z tego tytułu, że ten ciężar trzeba odpowiednio ustawić, rozdysponować, tak? Jeżeli nie ma tej odpowiedniej trajektorii ruchu, czy nie ma tego wkręcenia łokcia, czy odpowiedniego ruchu biodrem, czy poszerzenia kolan, no to okazuje się, że faktycznie po wykonaniu iluś tam powtórzeń następuje ta kontuzja, tak? Jakby nie było, ja i moi trenerzy są zwolennikiem tych wolnych ciężarów i uważam, że ten trening powinien się głównie opierać na nich, aczkolwiek nie wykluczam tych maszyn, one nie są niezbędne, to na 100%, są pomocne, ale uważam, że bardziej treningu już bardziej specjalistycznym, kulturystycznym, wtedy myślę, że one mogą wiele dobrego zdziałać. Jeżeli chodzi o początki, to przede wszystkim trening z własnym ciężarem ciała, z wolnym ciężarem i myślę, że to jest kwintesencja, jeżeli chodzi właśnie o trening siłowy. Właśnie znajdujemy się na dużej sali, to co mówiłem wcześniej, czyli nie ma tych maszyn zamkniętych, nie ma tego zajmowania miejsca, u nas głównie liczy się ten trening funkcjonalny, chcemy, żeby tej przestrzeni było więcej, żeby było się gdzie poruszać, żeby się tutaj nikt nie dusił. To co jest tak naprawdę najbardziej potrzebne, to właśnie bieżnie, ergonometr, airbike, rowerek, mamy w planie jeszcze zakup Orbitreku. No i myślę, że to wszystko. Z tej sali mogą korzystać osoby, które zakupują u nas karnet w dowolnej ilości czasu, nie ma jakichś ograniczeń czasowych. Tamta sala jest zamknięta tylko i wyłącznie na treningi personalne. Tak jak chyba mówiłem już o tym wcześniej, jeżeli nie wspominałem, no to mówię o tym teraz. No a teraz myślę, że czas na trening, czas się coś zmęczyć.
Mam nadzieję, że wybaczycie wszystkie błędy po dłuższej przerwie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.